W ramach programu Mentoring odbyło się szkolenie dla studentów, którzy w tym programie uczestniczą, dotyczące wystąpień publicznych, kształtowania swojego, budowania swojego wizerunku. Był to bardzo intensywny dzień, bardzo ciekawy, z wieloma praktycznymi zajęciami, więc mam nadzieję, że będzie to bardzo ważnym elementem w rozwoju naszych studentów i pozwoli im w przyszłości pięknie się prezentować. Szkolenie prowadził pan Maciej Orłoś, zajmujący się właśnie profesjonalnie przygotowaniem wystąpień publicznych i budowaniem własnej marki. Szczerze mówiąc, nie zauważyłem, żeby uczestnicy naszego szkolenia byli jakoś specjalnie zestresowani czy stremowani. Wspaniali ludzie z pomysłami, ciekawi, zadający pytania. Myślę, że to były bardzo udane zajęcia i chciałem przekazać te najważniejsze zasady, które dotyczą sprawnych, profesjonalnych, skutecznych prezentacji, wypowiedzi. Jeśli chodzi o program mentoringowy, to na pewno warto z niego skorzystać, a to jest wielka szansa, żeby porozmawiać z kimś, kto ma jakieś doświadczenie w branży, w której chcemy się rozwijać i żeby też rozwinąć siebie w ramach budżetu na szkolenia, które uzyskujemy. I właśnie w ramach tego budżetu możemy też mieć takie świetne inicjatywy, jak dzisiejsze szkolenie z panem Maciejem Orłosiem. Bardzo mi się podobało. Mieliśmy też praktyczną stronę. Najpierw nagraliśmy wideo, jak się prezentujemy na początku i później już po całych warsztatach, po wiedzy, którą dostaliśmy od pana, też nagraliśmy wideo i chyba lepiej nam poszło. Już nie było takiego stresu, już byliśmy bardziej pewni tego, co mówimy, o czym mamy powiedzieć. Mnóstwo praktycznej wiedzy. Niesamowity prowadzący z niesamowitym doświadczeniem, które jakże chętnie przekazywał nam dziś tutaj studentom, ale też uczestnikom programu mentoringowego organizowane w pierwszej edycji przez Politechnikę Opolską, przez Akademickie Biuro Karier. Wydarzenie niesamowite, wydarzenie wydaje mi się wpisujące się idealnie w nasz program mentoringowy, bo wystąpienia publiczne gdzieś tam nam będą towarzyszyć, towarzyszą, każdy się z nimi zmierza, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że mogłem w czymś takim uczestniczyć i też bardzo wdzięczny wszystkim organizatorom za tak wspaniałe wydarzenie.